Dzień dobry Państwu. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska, redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy na budowie trasy tramwajowej z Gdańska Przyróbki na Gdańsk Stoki. Tu jesteśmy przy przystankach ulica Zimna. No, roboty się jednak ruszyły. Widzę, maszyna specjalna tutaj tory podnosi, ustawia do odpowiednich parametrów. A instalacja elektryczna już jest. Szybko im to poszło. Mamy dzisiaj 19 listopada, to może jednak te tramwaje przyjadą przed gwiazdką na Boże Narodzenie. Widać tutaj maszyna warczy. Tam u góry też tam jakiś podnośnik jest. I tu już biegną te przewody nowe, miedziane. Tam jest drugi samochód. No ale to tylko ten kawałek jeszcze tam do przeróbki widzę. To jest tylko odcinek do ulicy Kosia Budzysza. Na razie ten kawałek kable mają już. A co dalej? Dalej trzeba będzie kłaść następny. To trochę potrwa. To nie jest tak szybko, hura do przodu. W każdym razie tory są już wyciągnięte, bo widać maszyny tu jeździły. Tory jedne i drugie są ponad tłuczniem, pod kamieniami, ponad kamieniami. No przedtem były zasypane tym tłuczniem, więc specjalna maszyna wyciągnęła je do góry. A tam podłączają już druty na słupach. Są nowe miedziane. Tak to jest. No, widać jak ta maszyna tam pracuje. Maszyna warczy i podnosi te tory na właściwe parametry. Ustawia na odpowiedniej wysokości w stosunku do tłucznia. No i oczywiście szerokość też musi być odpowiednia, żeby to się wszystko zgadzało, bo tramwaje nie mogą się wykoleić. Widać. Trzeba do maszyny jeszcze oprócz operatora dwóch ludzi zatrudniać, bo ta maszyna stara, pewnie automatyka jej nie działa dokładnie, bo każdy siłownik trzeba ręcznie uruchamiać, do tego dwóch ludzi to robi. Tak to jest. No ale powoli roboty się posuwają naprzód. No tutaj chłopcy tam jadą z tymi drutami. No druty też muszą być solidnie powieszone, bo jednak te pantografy będą jechały po drucie. No to na razie to jest ten pierwszy górny drut, a potem będzie podwieszony jeszcze inne druty. To dopiero początek, nie? To jest ten, co dostarcza energię i prąd, znaczy się.
No i tam sobie od słupa do słupa dwóch takich, co na wysokości pracują. Oni jadą dalej do następnego słupa. Czyli roboty tutaj przy zimnej idą. Już widok się rysuje, że w końcu tramwaje na ulicę Zimną jednak dojadą. No może na gwiazdkę już będą, jak mówiłem. Tam, prawda, trzeba te druty poprawić, przymocować odpowiednio. I tak to oni tam mają te urządzenia, podnoszą się do góry. O, tuż to. Tam jeszcze jakieś samochody dalej stoją. No tam ci to mierzą, bo tam widzę geodeta chyba jest tam dalej. Tak jest w takiej zielonej kurtce, ma jakiś przyrząd pomiarowy koło głowy i mierzy. A ci tutaj dokręcają te druty, które już są naciągnięte. Trzeba je dobrze przymocować, dokręcić i tak dalej. No i tak to wygląda. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla was. No, wygląda na to, że tramwaje na gwiazdkę może przyjadą. Dziękuję bardzo. Na stogi oczywiście.